Radio Kraków. No szanowni państwo, ruszamy na Radiostradę. Jeżeli powiem bardzo krótko i jasno, że dzisiaj gaz do dechy, to wcale się nie pomylę, bo o gazie dzisiaj słów kilka, choć prawie można by powiedzieć, że powiedziano chyba wszystko, ale chyba jest tutaj słowem klucz. Marcin Koczyba, jego gość. Dzień dobry panowie. Dzień dobry. Marek Radoszyn, nasz ekspert Fugazji, jest dzisiaj naszym gościem. No więcej niż kilkanaście słów powiemy chyba. Marek dużo mówi. Dobrze, porozmawiamy dzisiaj o tym gazie, bo co roku, kiedy kończy się jesień, zaczyna się zima, zaczyna się opowieść w mediach, że ojejku, jak gaz podrożał, to już koniec instalacji, nie będzie, ojejku, to będzie droższe za chwilę od benzyny, w ogóle nigdy nie było droższe od benzyny i co roku taka jest sytuacja. No, jest to taka uwaga do kolegów dziennikarzy, żeby zapamiętali, że to jak bumerang wraca i to nie jest nic nadzwyczajnego. Po prostu ceny zimą trochę idą w górę. No po prostu, no, chociażby z takiej podstawowej przyczyny jak zmiana składu gazu. 1 grudnia zmienia się skład z letniego na zimowy. I wtedy jest więcej propanu w gazie, bo to jest propan-butan, prawda? Propan jest droższy, ale co za tym idzie, jest sprawniejszy, jeśli chodzi o zimę, bo jest bardziej prężny, czyli gdy jest temperatura spada na zewnątrz, w zbiorniku musi być większe ciśnienie, żeby ta instalacja dobrze pracowała. No i po prostu te ceny idą w górę, to jest normalne. No i potem na wiosnę normalnie to też tanieje. Tak, to jest do 31 marca. Tak. Tylko wtedy nikt nie krzyczy, ojejku, co to się dzieje, bo staniało. Nie, wtedy. To jest krzyk zawsze w jedną stronę. Dokładnie. Lament i szok i niedowierzanie. Tymczasem tak w ogóle z paliwami jest też tak, że kiedy jest większa sprzedaż, to też one drożeją. I zawsze tak jest, latem, w wakacje, prawda? Kiedy więcej zużywamy, jeżdżąc na wakacje, benzyna idzie nieco w górę. Teraz też kiedy idą żniwa, drożeje olej napędowy. No tak to właśnie się dzieje i jak mówię, to nie jest polska domena, tylko tak jest w całej Europie. Nie chcę mówić, jak jest poza Europą, na przykład w Korei, nie wiem. Ale w Europie tak właśnie to wygląda, więc nie ma co lamentować. No teraz też benzyna, prawda? Trochę poszła w górę. Tak, właśnie w tym momencie jest bardziej tak, obserwuję takie odbicie, w sensie, że no gaz już nie drożeje, bo podrożał swoje. W tym momencie zatrzymał się na tam 2,20 około. Mhm. Natomiast benzyna drożeje. Benzyna, ropa, olej napędowy. Mhm. Prawda? Więc mówi się nawet, że około 5 zł po nowym roku to będzie taka normalna cena. Także przekroczyć, znowu ponownie zostanie przekroczona granica 5 zł. No a potem pewnie znowu się wahnie. No i tak to wszystko działa. Czyli dementujemy plotkę, że nie opłaca się gazować samochodów, tak? Jak najbardziej, cały czas opłaca się od już 24 lat. Mhm. Cały czas ta różnica pomiędzy paliwami wynosi około 50%. W tym momencie jest, no tak jak właśnie mówię, 2,20 i tam 4,70 obecnie benzyna, także jest ponad połowę taniej, jeśli chodzi o gaz. Wracając do mitów dotyczących instalacji gazowej, to ciągle jeszcze pokutują takie opowieści sprzed lat, kiedy ktoś jeździł polonezem zagazowanym z zupełnie inną instalacją niż dziś i on czasem na mrozie miał problem, czasem był wystrzał z rury wydechowej i to taki, że nawet silnik potrafiło zgasić, jeśli instalacja była źle dopasowana albo jakieś elektryczne były tam usterki. No to prawda, to w samochodach typu właśnie polonez, czyli gaźnikowych, tam elektryczne usterki miały duży, że tak powiem, skutek. Czyli gaz akurat jest takim paliwem, który te wszystkie niedomagania układu elektrycznego szybciej, nazwijmy to, wyłapuje i na benzynie jeszcze ten problem nie występuje, a na gazie już na przykład właśnie kicha, szczela, czy w wydech, czy w dolot powietrza. No i także tak faktycznie, te takie mity tam gdzieś w głowach ludzi, którzy dawniej jeździli takimi samochodami na gazie, tkwią, aczkolwiek w tym momencie, no, powiedzmy, że jak do nas przyjeżdża gaźnik, to raz na pół roku, raz na trzy miesiące, to dzisiaj te polonezy jest zupełnie inaczej. To jest oczywiście zupełnie inna technologia, inna bajka, inne instalacje, inne samochody. Ale ten mit został, bo myślę, że to też w przypadku wielu młodych kierowców, których rodzice mieli takie przygody i opowiadają. I oni teraz nie, dieselek, tak, w TDI-ku, taki popularny w Polsce, a potem się zaczynają problemy z TDI-kiem, prawda? No, zaczynają się problemy, tak, jeśli chodzi, prawda, o to, że jest droższy w obsłudze, ale też zaczynają się problemy chociażby w Paryżu, prawda, nie wpuszczają teraz, chcą przestać wpuszczać do miasta i już zaczynają też ograniczać ogólnie wjazd samochodów do miasta. W dni parzyste mogą wjeżdżać te, które mają na końcu rejestracji cyfrę parzystą, a w dni
nieparzyste odwrotnie, prawda? Tak, u nas na razie nikt nie ogranicza. Dzisiaj jechałem alejami Trzech Wieszczów i tak sobie patrzyłem, bo nasz słuchacz wczoraj zwrócił uwagę, że jechał aleją 29 listopada i naliczył tam ileś tirów, już nie pamiętam ile. A ja dzisiaj naliczyłem samochód ogromny wiozący rusztowania. Widziałem samochód ogromny, taką beczkę z betonem, tak, mielącą taką całą drogą. Tak sobie myślałem, czy to wszystko musi jechać przez centrum miasta, a już na pewno, czy to wszystko musi jechać w takie zakorkowane dni przedświąteczne. Może musi, skoro jeździ, a może nie. Warto by się było temu też przyjrzeć. No oni chyba muszą płacić tam za przejazd autostradą, prawda? Jakoś to jest... Że no my też. O to chodzi. No, ale tylko, że wodnicą, jeśli tak, tak. A oni, no, znaczy ja rozumiem, że jak się buduje, to jest potrzebny beton. No jest potrzebne rusztowanie. Tylko może warto się zastanowić na przykład nad godzinami, w których to powinno jeździć, żeby nie jechało w godzinach szczytu, nie stało w korku i kopciło jeszcze bardziej, tylko może jakoś inaczej. A jeśli chodzi o Paryż właśnie, to tam właśnie są te ograniczenia wprowadzane, ale mówi się o tym, że samochody te na gaz LPG, na CNG, elektryczne hybrydy będą mogły wjeżdżać. I teraz właśnie, do czego zmierzam? Dlaczego powiedziałem o ciężarówkach? Bo ciężarówki też można zagazować. No dokładnie. To no właśnie, dlatego o tym mówię, bo tiry już w tej chwili mogą być doładowane. Doładowane gazem, tak. Mhm. To wiadomo, chodzi o to, że gaz ma tam swój udział. Zasadniczo paliwo dalej jest podstawowe, czyli jest to olej napędowy, a gaz jest dodatkiem, jest to tryskiem, aczkolwiek w takiej sytuacji ta oszczędność jest około nawet 25%. Mhm. Ale sporo. W przypadku tira, no to prawda, to są dużo większe oszczędności niż w przypadku zwykłych benzynowych samochodów. Oszczędności i ekologia, bo to tak, idzie tak. Jedno z drugim, bo to akurat w wypadku gazu jest tańsze i jest czystym paliwem. Jest czystym. Wtedy po prostu, jak to się potocznie mówi, mniej kopci taki diesel. Mhm. Jeszcze jedna rzecz, o którą chciałem się zapytać, bo to też jest pytanie, które dość często od naszych słuchaczy tutaj pada, że silniki coraz mniejsze, 1.6, 1.4, wszystko z turbinkami. Czy to gazować, czy nie gazować? Czy jest w ogóle instalacja gazowa do aut z turbiną, bo jeszcze niedawno to nie bardzo były? No to już to można powiedzieć, że od dawna są takie instalacje i nie jest to żadnym problemem, co by gazować samochody z turbiną. Jeśli jakimkolwiek problemem w tym momencie jeszcze, jeśli można tak powiedzieć, że jest jakimś problemem, to samochody z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Tu nie wszystkie jeszcze można zagazować. Nie jest tam taka lista, że one się średnio gazują. Tam trzeba, zdaje się, jakieś dodatkowe urządzenia zakładać, tak? To tutaj chyba akurat myślisz o tak zwanych lubryfikacjach albo dotryskach benzyny. To w zwykłych samochodach z pośrednim wtryskiem się zdarza, chodzi tam o głowicę, że tak, żeby było. A powiedz mi jeszcze taką rzecz, bo to oczywiście kolejny mit, który ciągle jest żywy, że żywotność tych silników zagazowanych jest znacznie mniejsza. No nic podobnego. To ten nie ma smarowania, bo to suche paliwo. Też z tych starych czasów, polonezy tam, prawda? I polonezy, co ciekawe, czy nawet jeszcze bardziej stare Fiaty, miały nieutwardzane głowice. I tu właśnie to było to, że te głowice troszeczkę, no tam siadały gniazda zaworowe i wypalały się w związku z tym też zawory. W tym momencie na przykład sam takie lubryfikacje, które są stosowane do silników nowoczesnych, ale też ze słabymi głowicami, sprawdzają się właśnie w przypadku takich starych samochodów jak Polonez, Fiat i nawet na samej benzynie, bo benzyna jest obecnie bezołowiowa, a dawniej ta benzyna ołowiowa zapobiegała właśnie w sumie niszczeniu głowic. To o to chodziło dawniej. Czyli mówiąc krótko, lata mijają, instalacje gazowe się zakłada, ciągle żyją i te wahnięcia paliwa wcale na to negatywnie nie wpływają, bo jednak ludzie nie dają się tak łatwo ponieść tej takiej fali, że ojejku, że to ja... Ale też jest takie, zobacz, ilu Polaków jeździ z instalacją gazową, a jaką wyrobili jej opinię, że to takie paliwo dla biedoty, tak mówią niektórzy. No ja jeżdżę na gaz na przykład. No ja też jeżdżę na gaz. Nie żebym się czuł jakimś milionerem, ale nie dlatego, że muszę bardzo oszczędzać, bo nie mam na chleb, tylko dlatego, że po prostu żal mi wydać pieniądze, jak nie muszę. No. Jeśli mogę jeździć taniej, a naprawdę pokonuję ogromne ilości tym autem, które mam zagazowane, bo w drugim nie mam, ale w tym akurat, którym dużo jeżdżę, mam i ona się dawno zwróciła, auto jeździ bez zarzutu. Masz większy problem? Zasięg na przykład? Tak, no bo mam dwa baki. Jadąc przez Serbię na przykład, czy po Bałkanach, bardzo sobie to chwaliłem, bo gdzie był gaz, to było, ale były miejsca, gdzie tego gazu tak znowu nie było i miałem benzynę wtedy. A były miejsca, gdzie benzyna była tak koszmarnie droga, że się kompletnie nie opłacało kupować i wtedy sobie jeździłem na gaz i miałem wybór, bo gaz był tańszy, albo miałem go cały czas w zapasie. No proszę.
Da się? Da się. Da się. Bardzo dziękuję. Wojtek Żeliński, Fugazi, nasz ekspert zdrowy. Tak, oczywiście, Marek Radoszyn. Jasne, jasne. Ale to wiesz dlaczego? Przez kantynę. A, i... tak, tak, przez złomór. Tak, bo tak. Byliście ostatnio razem. I Wojtku, pozdrawiamy cię. Widocznie jesteś z nami duchem, pewnie nas teraz słucha. Marek Radoszyn, nasz ekspert z Fugazi, był dzisiaj gościem. Zdrowych, spokojnych świąt, Marku. Tobie również, dziękuję bardzo.